Próbowano zrobić taką dyskusję, że wszyscy się dziwili, dlaczego Lewica mówi o dniu wolnym Wigilię. Lewica, Wigilia, znaczy przede wszystkim Wigilia jest w tradycji każdej rodziny w Polsce. Czy to jest rodzina wierząca, czy niewierząca. W tym dniu ludzie, którzy są wierzący, myślą o swoich sprawach, o swoich odczuciach. Ci, którzy są niewierzący, cieszą się tak jak wszyscy choinką. Stoimy twardo na nogach. Tak naprawdę w Wigilię nikt nie pracuje. Poza służbami, poza kilkoma zawodami, które zawsze muszą funkcjonować. Wydaje nam się, że to jest troszeczkę fikcja, wielka praca od rana. Ja całe życie pracowałem w prywatnych firmach i nie pamiętam, żebyśmy w dniu Wigilii robili cokolwiek poważnego w pracy. Mówimy o tym uczciwie, bo nie chcemy po prostu fałszować w tej sprawie. W związku z tym uważamy, że wolna Wigilia to jest po prostu potwierdzenie stanu faktycznego. Wolna Wigilia to za duży koszt dla budżetu, tak czy nie? W mojej ocenie tak. My policzyliśmy w Ministerstwie Finansów, bazując na naszych modelach, że to jest koszt dla gospodarki na poziomie 4 miliardów złotych, koszt dla budżetu na poziomie 2 miliardów 300 milionów złotych, ten jeden wolny dzień. Tysiące drobnych firm, sklepów, piekarni, no różnej tej drobnej działalności wtedy ma całkiem wysokie obroty. Czyli pan jest przeciw? Ja osobiście będę argumentował, będę przedstawiał argumenty za tym, że to jest złe rozwiązanie. Prowadzę działalność od kilkunastu lat i nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek kazał komuś pracować w Wigilię, także dużo branż sama się ograniczyła w ten sposób. Nie? Ja myślę, że to jest z jednej strony dobry pomysł, z drugiej strony trzeba zobaczyć tak, żeby to jednak nie zaszkodziło też gospodarce. Nie? Ja bym generalnie uważam, że wszystkie zmiany dla przedsiębiorców i dla ludzi powinny być na spokojne wprowadzane, bo tak jak jest wszystko z dnia na dzień, to ciężko się w tym połapać i przygotować, bo ktoś mógł mieć już jakieś plany zrobione i to nie można z dnia na dzień ludzi zaskakiwać. Jesteśmy świeżo kilka dni po debacie sejmowej i wiemy, że wśród posłów także pojawiają się różne głosy, tak jak i w społeczeństwie, bo słuchuje się w głosy zarówno pracowników, jak i pracodawców. I też w duchu odpowiedzialności jako Sejm podjęliśmy decyzję, by ten projekt skierować do pracy w komisjach, aby posłowie, wsłuchując się w głosy poszczególnych stron, ale także w oparciu o konkretne dane, wyliczenia, konkretne liczby, skutki regulacji, wypracowali rozwiązania, które przedstawią później Wysokiej Izbie i będziemy mogli w odpowiedzialny sposób podjąć ostateczną decyzję. Wydaje się, że ona zapadnie prędzej niż później, także kolejne dni powinny przynieść konkretne rozstrzygnięcia.